W związku z tym, co teraz się będzie działo, właściwie za tydzień, a już dzieje się od 2 listopada, bo właściwie Boże Narodzenie, tak zwane Boże Narodzenie, zaczęło się już 2 listopada w Polsce. Widać to w sklepach i właściwie o to chodzi w tym wszystkim, bo to niewiele ma wspólnego z narodzeniem naszego Pana Jezusa. Ale jest to, właściwie cały rok jest tak podporządkowany takim zwyczajom religijnym w Polsce. A więc pierwsze to jest tak zwane Boże Narodzenie, później jest Wielkanoc, a więc zajączek. I listopad to jest tak zwane Wszystkich Świętych i Halloween, to wszystko jest tak pomieszane. I cały rok sklepy są otwarte, abyśmy właśnie świętowali w ten sposób. Paweł pisze coś na ten temat. W 2 Koryntian 11:4. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I właśnie, bardzo łatwo przyjmujemy właściwie ludzie, którzy się nie nawrócili, przyjmują dziesiątko Jezus co roku, które błogosławi i może nawet sobie nie uświadamiamy tego i nie uświadamialiśmy jeszcze, jak byliśmy w tym, że w każde święta, kiedy ludzie wychodzą z kościoła, ksiądz zawsze błogosławi ich i życzy, aby to Dziecię Boże błogosławiło ich. I cały czas mamy tego Pana Jezuska malutkiego albo w poduszce, albo na ręce u swojej matki. I to jest inny Jezus. To nie jest ten Jezus biblijny, który owszem był dzieckiem, ale urósł. Żył jako doskonały człowiek i umarł na krzyżu za nas i zmartwychwstał. A tutaj widzimy albo Jezuska malutkiego, cały czas jest dzieckiem na rękach, albo jest przybity do krzyża cały czas, nie zmartwychwstał, albo jest zamknięty gdzieś w pojemniczku i jeżeli się chcemy z nim kontaktować, to mamy przychodzić tam do ołtarza zamkniętego tabernakulą i tam się modlić, bo tam ponoć jest Jezus. To jest także inny Jezus. To nie jest ten Jezus, który siedzi po prawicy Ojca, który zmartwychwstał i jest z nami i mieszka w zamknięciu, ale w naszych sercach. W sercach tych, którzy go przyjęli jako swojego Pana i Zbawiciela. I w ten sposób miliony ludzi wierzą w Jezusa, ale nie tego Jezusa biblijnego, tylko w innego, którego głosi człowiek. Chciałem to zatytułować w ogóle na to kilka zdań, że kiedy stworzenie staje się stwórcą swojego stwórcy. Bo nie tylko tu chodzi o Pana Jezusa takiego świątecznego i eucharystycznego, ale także są ludzie, którzy twierdzą, że Jezus nie jest Bogiem. I są gotowi przytoczyć pół Biblii cytatów, aby udowodnić to, że Jezus nigdy nie był, nigdy nie mówił o sobie, że jest Bogiem i że nie jest Bogiem. To w takim razie, kto może zbawić, kto może przebaczyć nam grzechy, jeżeli nie Stwórca, jeżeli nie Bóg? Dlaczego Żydzi chcieli ukamienować Jezusa, kiedy powiedział do człowieka: odpuszczone są twoje grzechy? Powiedzieli: tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Więc czy Jezus nie powiedział, że jestem Bogiem? Czy nie powiedział: pomrzecie w grzechach swoich, jeżeli nie uwierzycie, że to ja jestem? Nie powiedział nigdy, że jest Bogiem? To jest głoszenie innego Jezusa. I ci, którzy głoszą tego Jezusa, muszą brać pod uwagę to, że biorą odpowiedzialność. Jeżeli sami głoszą to dla siebie, mają takie przekonanie, to jest ich prywatna sprawa. Ale jeżeli głoszą to innym, to ci ludzie, którzy w to wierzą, wierzą w innego Jezusa. A taki Jezus nie zbawia. Inny Jezus, który jest głoszony, nie taki, jak głosili nam apostołowie, nie taki, jak sam o sobie mówił,
nie może zbawić człowieka. I wiele milionów ludzi przez to idzie do piekła i przekonani o tym, że wierzą w Jezusa, będą potępieni, ponieważ wierzą nie w tego Jezusa, głoszonego prostą Ewangelią, przez prostą Ewangelię, że Jezus, Bóg przyszedł do ludzi, stał się człowiekiem, żył bez grzechu, umarł na krzyżu zamiast nas, zmartwychwstał i teraz nas zbawia. To jest prosta Ewangelia. Ludzie po prostu stawiają się w miejsce Boga i tu brzmi ten cały czas echem to powiedzenie węża w raju, kiedy powiedział: będziecie jak Bóg. I ci ludzie, którzy głoszą innego Jezusa, stawiają się w miejsce Boga, bo to oni tworzą swojego Stwórcę według własnego umysłu, według własnych koncepcji, według własnego spaczonego zrozumienia słów Biblii. Ale Jezus powiedział, kto zgorszy jednego z tych najmniejszych, to lepiej by było dla niego, aby mu uwiązać kamień u szyi i utopić w morzu. To jest odpowiedzialność nie tylko za siebie, to jest odpowiedzialność za wszystkich, którzy idą za tym. Jest w latach właściwie 80., 70. zaczął pojawiać się tak zwany ruch New Age, gdzie guru ze wschodu przyjeżdżali na zachód i tworzyli własne grupy wyznawców, którzy oddawali im cześć boską. Ale teraz w kościołach chrześcijańskich też pojawili się guru, pastorzy, którzy twierdzą, że Bóg pragnie, abyśmy byli zdrowi, piękni, bogaci. A jeżeli ktoś jest biedny, ktoś jest chory, to znaczy, że nie jest zbawiony, bo nie ma wiary. To jest też głoszenie innego Jezusa. Bo do kogo przyszedł Pan Jezus? Kogo przytulał? Bogatych? Czy trędowatych i biednych? Co się stało z bogaczem, a co się stało z tym biednym Łazarzem, który leżał w bramie obrzedzony? Ci właśnie domorośli pastorzy, głosiciele, nauczyciele stawiają się w miejsce Boga i według własnej koncepcji tworzą tego Boga na nowo. Boga ludzi bogatych, zdrowych, przebojowych, którzy tworzą konferencje w przynajmniej czterogwiazdkowych hotelach, bo jak twierdzą, jest wiele takich zborów, gdzie nie ma na co popatrzeć, takie byle co. Tam są biedni ludzie, czyli są niewierzący. Pan Jezus przestrzegał właśnie przed takimi ludźmi. W Mateusza 24-23 i dalej czytamy, Jezus mówi: gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Gdyby więc powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce. Ta kryjówka bardzo, bardzo dobrze obrazuje tabernakulum, zamknięte pomieszczenie. Ale dalej mówi, baczcie, aby kto was nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem Chrystus i wielu zwiodą. A przykazanie Boże mówi, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż Pan, ja, Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców i na synach i do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje tę łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy miłują mnie i przestrzegają moich przykazań. Dzisiaj człowiek nie tyle tworzy, owszem, tworzy figury i rzeźby, ale tworzy własnego Boga w własnych umysłach, w
własnym umyśle i głosi takiego Boga. To jest też bałwochwalstwo. To jest głoszenie innego Chrystusa, głoszenie innej Ewangelii. Ewangelia jest jedna, ta, która została zapisana na kartach Biblii i tego powinniśmy się trzymać i w pokorze z modlitwą czytać, a nie starać się być nauczycielami, bo ci największą poniosą odpowiedzialność. Dlatego mniej nauczycieli, a więcej pokory i z pokorą czytanego Pisma Świętego, bo tam mamy prawdę, bo pokornego serca Bóg nie odrzuca, ale butnemu się sprzeciwia. Amen. Chwała Panu. Witam Was serdecznie. Dziękuję Szymon za słowo wstępne. Wiecie, też pozdrawiam wszystkich, którzy doszli jeszcze, internautów, braci i siostry, którzy nie mogą być z nami, niektórzy już wyjechali do rodzin. Jesteśmy w takim okresie przedświątecznym i udziela się nam ten nastrój, tak jak Szymon tu wspomniał, komercyjny, on już trwa od dłuższego czasu. I ludzie co roku celebrują narodzenie Jezusa. I tam tego Jezuska mają takiego małego. Wiecie, myśmy też kiedyś to praktykowali. Ale ja dzisiaj, kiedy przychodzą święta Boże Narodzenie, cieszę się, że nie muszę celebrować tamtych świąt. Wiecie, i znowu święta, i po święta. Ale mogę dziękować Bogu, że mogę celebrować, wiecie co? Szanować urodziny Jezusa. Amen? Amen. Urodziny Jezusa, a nie codzienne, coroczne narodzenie z lulajże, a serca niezmienione. Słuchajcie, zanim zacznę usługiwać jeszcze słowem, podzielić się, chciałbym ogłosić takie ogłoszenie. W poniedziałek zapraszamy do Marzenki Chmielewskiej na modlitwę. Pytałem pastora, czy jest to spotkanie, ma być o 19:00. Zapraszamy, jest to taki dobry czas. W środę będziemy mieć też tutaj nabożeństwo, tak jak zawsze. W niedzielę będziemy mieć takie wigilijne przy stołach. To będzie międzynarodowe. Będą śpiewać bracia z Białorusi, z Francji, z Ukrainy. No i z Polski. Chwała Bogu, bo Bóg w każdym narodzie, w każdym języku, w każdym plemieniu ma serca, które się Go boją, które Go szukają i które zbawia. Amen. I wiecie, jeszcze tak krótko powrócę tylko do tego, co Szymon mówił. Kiedyś taki świadek organizacji zadał pytanie takiemu bratu: pokaż mi jeden fragment, gdzie ktoś modli się do Jezusa w niebie. A on mówi: tak? No to dobre. I otworzył mój: a jak się Szczepan modlił? Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A? Modlił się? Jezus jest Bogiem i mi się podobało stwierdzenie Asi, króciutko. Słowo Boże mówi w pierwszym Jana. A Słowo było u Boga, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I to jest niezmienne. Ludzie nawet nie mają pojęcia, kim jest postać Boża. Tak naprawdę nigdy nie zgłębimy tutaj, kim jest Bóg. Ale możemy Go doświadczać, możemy czuć Jego ochronę, Jego łaskę, Jego miłość nad nami. I to jest wspaniałe. Wiecie, chciałbym, abyśmy sobie otworzyli list do Efezjan. Paweł modlił się w 3 rozdział listu do Efezjan od 14 wersetu. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić
Ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Paweł modli się, aby bracia i siostry w Efezie mogli dojść do wszelkiego poznania i zobaczcie, do tego, aby przez wiarę Jezus Chrystus zamieszkał w ich sercach. A oni, żeby byli co? Wkorzenieni w Chrystusa. Czytamy w liście, w Ewangelii o przypowieści o siewcach, że jest tam pewna grupa ludzi, którzy szybko wzrastali, ale nie mieli korzenia i usychali. Gdy przychodziło pierwsze, lepsze doświadczenie, próby, zaczęli usychać. Dlaczego? Bo nie byli wkorzenieni w Chrystusa. Ja pamiętam, jak na lekcjach biologii taka facolka, dawali taką facolkę na gazie, w słoiczku, była tam woda. I wiecie, co się z nią działo? Ona obumierała, ta facolka. Pękała i zaczęła puszczać korzonki do tej wody. A później, kiedy już w tej wodzie była, zaczęła dopiero wyrastać do góry roślinka, tak? Oglądaliście? Kto zna biologię, to wie, że tak jest. Musisz być wkorzeniony w Chrystusa i ugruntowany w Jego miłości. Po to się Paweł modli, żebyśmy posiedli doskonałą Bożą miłość, która uwalnia, która usuwa strach, która daje Ci pewność zbawienia, nieodłączność od miłości Bożej. Już tu nieraz mówiłem, że kiedy nawróciłem się, kiedy oddałem życie Jezusowi, byłem niewolnikiem grzechu. Byłem zbawiony, ale byłem grzesznikiem. Nie mogłem czynić dobrze, bo trzymało się mnie zło. Ale cały czas pokutowałem, cały czas prosiłem, bo trzymałem się słowa. Jeśli Syn Boży cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolny. Bo Jezus powiedział, każdy, kto grzeszy, jest kim? Niewolnikiem grzechu. A posłuchajcie, a niewolnik nie pozostanie w domu na zawsze. Ale jeśli Syn Boży cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolny od zakonu grzechu i śmierci. I to się stało w moim życiu. I ja to będę głosił, dokąd będę żył na ziemi, że w Jezusie jest prawdziwa wolność. On daje wolność i wolność od grzechu. Ja nie muszę grzeszyć. A czy nie zdarza mi się zgrzeszyć? Zdarza mi się, nieraz, bo muszę się uczyć jeszcze pokory i cichości. Od Chrystusa. A to, to nie jest łatwe. Uniżać się. I wiecie, tu Paweł o tym mówi. Ugruntowani, abyście mogli poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Nie zapomnę, jak zalała mnie Jego miłość. Nie zapomnę, jak wypełnił mnie swoim duchem. Ja stałem się wtedy całkiem innym człowiekiem. Uwolniony. Ale przez 2 lata błagałem Boga, prosiłem Go, żeby mnie uwolnił. I trzymałem się tej obietnicy. Jeśli Syn Boży cię wyswobodzi, będziesz prawdziwie wolny. I to nie jest tylko, wiecie, wyznawanie. Niektórzy głoszą taką Ewangelię przez wyznawanie. Ważne jest wyznawanie. Ważne są nasze myśli. Ale ważne jest, czy posiadłeś Bożą miłość w sercu. Kto zmienia człowieka? Miłość. Miłość daje moc. Miłość daje życie. I daje ci to, że możesz świadczyć o nim. Masz świadectwo w sobie. Wiecie, ja zawsze będę głosił Ewangelię w mocy. Ewangelię doszła mnie w mocy Ducha Świętego. Biblia mówi, że jest to dowodem wybrania, gdyż Ewangelia doszła was w mocy Ducha Świętego przez moc znaków i cudu. I ja dziękuję Bogu, że mogłem tego doświadczyć. Wiecie, w liście do Tymoteusza jest taki fragment w pierwszy list do Tymoteusza. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę, chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeśli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych, nieposłusznych, dla bezbożnych, grzeszników i tak dalej, i tak dalej. Kiedy musimy sobie uzmysłowić, czym tak naprawdę jest grzech. Wiecie, jaka jest definicja grzechu? Chybienie celu. W
wszyscy jak owce odwróciliśmy się od Boga. Odwróciliśmy się do Niego plecami i poszliśmy swoimi drogami. Byliśmy synami buntu. Byliśmy buntownikami, żyliśmy po swojemu. Ale Pan przyszedł, żeby nas przywrócić. On poniósł nasze grzechy, żeby nas z powrotem przywrócić do Boga żywego. Żebyśmy mogli pokutować i nie tylko zerwać grzechy. Relacja z Bogiem powoduje zerwanie z grzechem i przemianę twojego życia, twojego serca. Ja nie zapomnę tego, że wiecie, odkąd Bóg wypełnił mnie swoją miłością, ja nigdy nie straciłem pewności zbawienia. Zawsze jest Jezus obecny. Ja wiem, że jestem dzieckiem, bo jeszcze coś się stało. Kiedy Bóg napełnił mnie swoim duchem, wiecie, co On powiedział do mnie? Jesteś moim dzieckiem, jesteś oddzielony dla mnie, poświęcony. W Rzymian jest napisane, że Duch Święty składa duchowi naszemu świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To Duch Święty dał mi świadectwo i nikt mi tego świadectwa nie odbierze. Żadni zwodziciele, żadne przeciwności. Dlaczego? Bo Bóg dał mi ducha mocy, miłości i zdrowego myślenia. A co to jest zdrowe myślenie? Namaszczenie Ducha Świętego. Biblia mówi, że wielu idzie za zwodzicielami. To, co Szymon mówiłeś. Bo dlatego wykorzystują cielesność chrześcijan, którzy się próbują nawrócić. Dlaczego nie przyjdą do ugruntowanego chrześcijanina? Bo ty sobie nie pozwolisz na to, żeby taki wichrzyciel brał jeden fragment słowa i fragmenty wybrane i robił ci z mózgu wodę. Kiedy studiujesz Biblię i mówisz o danym rzeczy, powiedzmy o sprawiedliwości Bożej, to bierzesz wszystkie fragmenty, które mówią przeciw i te, które za. Nie wolno ci jednymi fragmentami jakimiś tam posługiwać, nie cytując drugich. Dam wam taki przykład, jeśli chodzi o wiarę. Paweł mówi, że z łaski jesteśmy zbawieni, nie z uczynku. Amen? Amen? Czy to jest kłamstwo? Prawda. Ale Jakub mówi coś innego na sposób ludzki. Pokaż mi wiarę bez uczynku, a ja ci pokażę wiarę z uczynku. Czy to się wyklucza? Sposób taki prowizoryczny, tak. To jest zaprzeczenie, ale tak gdy analizujesz to jest uzupełnienie, rozumiecie? To jest uzupełnienie, bo jeśli mówisz, że wierzysz w Boga, a nie ma w twoim życiu uczynków, nie ma owoców Ducha Świętego, to jest martwa wiara, to nie jest wiara. To jest obłudna wiara, to jest tylko panie, a życie coś innego. I wielu jest takich, którzy mówią, panie, ale nie oglądać będą Królestwa Bożego. Dlaczego? Bo Jezus tak powiedział, bo tylko ci, którzy pełnią Bożą wolę. Ale Bóg ze szczerymi postępuje szczerze, z przewrotnymi przewrotnie. Dlatego ja się cieszę, wiecie, że Bóg szczerym nie pozwoli zginąć. Nie ma takiej opcji. Jeśli jesteś szczery, tak jak przy powieści o siewcy, pamiętacie o tych czterech glebach. Pamiętacie tą czwartą glebę? Ci, którzy szczerym i dobrym sercem przyjęli Słowo Boże, oni wydadzą owoc. Tam nie jest napisane, że może wydadzą owoc. Oni wydadzą owoc. Jeśli jesteś szczery, to nie ma takiej opcji, żeby Bóg pozwolił ci zginąć. Pamiętacie, uczniowie wszyscy zaparli się Jezusa. Ale Jezus mówił do Szymona, ty się mnie nawet zaprzesz tej nocy, ale ja prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. To mamy orędownika, mamy Jezusa, który się o nas modli, aby nie ustała nasza wiara. Bo On wie, że ty jesteś szczery. On wiedział, że Szymon i wszyscy uczniowie się nawrócą. Oprócz Judasza, który był nieszczery, który sprzeniewierzał pieniądze. I wiecie, w tym samym liście do Efezjan jest taki fragment. Ten, który wstąpił, to ten sam, który wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. To jest, wiecie, Efezjan, 4 rozdział od 10 wersetu. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I posłuchajcie teraz. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary,
do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, zrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samego w miłości. Abyśmy co? Doszli do męskiej doskonałości, do wymiaru pełni Chrystusowej. Pamiętajcie, że Ojciec będzie nad nami pracował, żeby nas upodobnić do obrazu Syna Bożego. My często mówimy o tym ciele, ale wiecie, o co tak naprawdę chodzi? To chodzi o naszego wewnętrznego człowieka. I kiedy ten zewnętrzny niszczeje, to ten wewnętrzny odnawia się ustawicznie na obraz i podobieństwo. Przecież to się tutaj rozpadnie. Pozbędziemy się tego ciała. Ale ten wewnętrzny człowiek odnawiany jest ustawicznie, czyli przybiera charakter Chrystusa, kiedy ja idę za Jezusem drogą krzyża, kiedy umieram dla grzechu, umieram dla swoich pragnień i marzeń, kiedy moim pragnieniem jest tylko Boża wola. Wiecie, kiedy zostałem napełniony Duchem Świętym i Bóg dał mi moc do życia z Nim, wcześniej nie miałem takiej mocy, myślałem, że już jestem w pełni doskonały. Ale szybko się przekonałem, że brakuje mi pokory. I szybko zostałem skonfrontowany i musiałem, mówię, Panie, co się dzieje? I zrozumiałem, wiecie, w naszych Bibliach ona nie jest tak doskonale tłumaczy. W greckim słowie ciało jest sarx i soma. Sarx dotyczy ciała cielesnego, natomiast soma dotyczy ciała duchowego, czyli naszej duszy. I kiedy Bóg załatwił moją sprawę z ciałem, ciało moje zostało ukrzyżowane, bo Biblia mówi, ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami. Amen? Jeśli należysz do Chrystusa, to ukrzyżowałeś ciała swoje wraz z namiętnościami. I jesteś poza zakonem, ponad zakonem. Zakon ciebie nie dotyczy, bo zostałeś przyodziany w kogo? W Chrystusa, w Jego miłość. I to jest ustawiczne odnawianie się później, czyli proces uświęcania, upodabniania nas do Chrystusa. Jak? Uczę się pokory. Nie to, co ja chcę. Wiele razy nie podobała mi się Boża wola. Boże, szukałem wyjścia. No nie ma innego. Boże, niech się dzieje. I wtedy Bóg dopiero dawał mi moc. Boża wola. Kiedy? Kiedy uczę się od Jezusa cichości i pokory. On powiedział, przyjdźcie do mnie. Wszyscy spracowani, a ja wam dam ukojenie. Ale na tym się nie kończy. Co mówi dalej? I weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla kogo? Dla dusz. Dla dusz. Czyli moje uczucia, moje myśli i moja wola musi być teraz poddawane Jezusowi mocą Ducha Świętego, który jest we mnie. To nie ja. Ja nie mam takiej mocy, ale Jezus, który jest we mnie, On daje mi moc. Wiecie, kiedyś w zakładzie karnym, jak chodziłem na początku tam w Wadowicach, ja chodziłem z Oświęcimia, a moi bracia byli z Bielska, z Ustronia. I oni mi mówili, Staszek, ty już jesteś gotowy utworzyć nową nadzieję w Oświęcimiu. Nie chcę o tym myśleć. Ja bardzo lubię się chować za kimś. Nie lubię być pierwszym, nie lubię być liderem. Bardzo nie lubię być, ale lubię pomagać, wspierać kogoś, kto ma wizję. Wiecie, ale Bóg tak sprawił, że któregoś dnia przyjechałem pod zakład karny, była zima, czekam na braci, nie przyjeżdżają i wychodzi wychowawca, kapitan, chłopie, ja go znałem, bo jak siedziałem w tym więzieniu, on mnie znał i mówi do mnie, chłopie, co ty tu robisz? A ja mówię, przyjechałem głosić Ewangelię. No a to czemu nie wchodzi? No czekam na braci. Chodź do mnie, zimno jest, porozmawiamy. I weszliśmy do niego, powiedziałem mu świadectwo. Był zachwycony, dziękował mi. Mówi, to chłopie, idź teraz, ja ci wypuszczę więźniów, a oni dojadą. Wiecie, wtedy ogarnął mnie strach. Ja nigdy nie zaczynałem. Ale wtedy usłyszałem, nie dał ci Bóg ducha bojaźni, ale dał ci ducha miłości, mocy i zdrowego myślenia, czyli namaszczenia. I poszedłem na tą salę. I wiecie,
Nie wiem, jak tam zacząłem, byłem wystraszony. Ale jakoś zacząłem. Zaczęli się śmiać, ale później, wiecie, była obecność Ducha Świętego tak mocna, że oni wow, słuchali, łykali to słowo, a ze mnie to płynęło. I nagle wchodzą bracia, wiecie, przyjeżdżają w połowie spotkania. Chwała Bogu, że jesteś. Myśmy byli zatrzymywani na każdym przejeździe, mieliśmy się już wracać, a Duch Święty mówi, jedźcie do zakładu, on tam czeka. I wiecie, kiedy przyszli, weszli i mówi, a wiesz, dlaczego to się stało? A mnie teraz już wiem. Bo Bóg chciał, żebym przejął liderowanie misji Nowa Nadzieja w Oświęcimiu. I tam ta grupa powstała. Wiecie, i to jest duch mocy, miłości i namaszczenia Bożego. Jeśli masz namaszczenie Boże, to żaden zwodziciel cię nie zwiedzie. Musisz mieć to namaszczenie, świadectwo Chrystusa w sobie. Ci, którzy należą do Chrystusa, mają świadectwo i mogą się dzielić. Wiecie, i teraz zobaczcie, jeszcze przejdę do takiego fragmentu tutaj. Ja bardzo lubię się tym dzielić. Dlaczego, że wiecie, Jezus powiedział, wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz. Wystarczy słudze, aby był jak jego Pan. I my mamy być upodabniani do Chrystusa, do Syna Człowieczego, do Jego charakteru. On ma być moim wzorem. Ja muszę się z Nim porównywać. Kiedy się będę z Nim porównywał, zawsze będę taki malutki. Ale kiedy będę się z Tobą, bracie, siostrą porównywał z kimkolwiek, to ja będę, bo ludzka natura taka jest. Tak? Ale właśnie i o to chodzi. Wiecie, życie chrześcijanina to jest progresywny wzrost. My musimy być ciągle przemieniani. Zobaczcie, otwórzcie pierwszy list Piotra, będę powoli kończył. Jeszcze ten fragment. Drugi list Piotra, przepraszam, od pierwszego rozdziału. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia, pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez którego darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakim na tym świecie pociąga ze sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, uzupełnić waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterską miłość, tutaj u nas nie ma, ale w Gdańskiej jest łaską, braterską miłość łaską. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Paweł przez przypominanie praw duchowych utwierdzał braci i siostry. My mamy siebie budować nawzajem, zachęcać. Zobaczcie, w Jezusie Chrystusie Bóg ubłogosławił nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim. Dlatego ci, którzy nie osiągną tej doskonałej miłości, nie będą mieli wytłumaczenia. Nie będą mieli wytłumaczenia, bo wszystko jest w Jezusie. Ale weź to przez wiarę. Weź to przez wiarę i cierpliwość. Jak dziedziczymy obietnicę? Przez wiarę i cierpliwość. Wiecie, ja lubię bardzo się modlić Słowem Bożym. Ja trzymam się obietnic i błagam Boga. Panie, to Ty powiedziałeś. To nie jest moja pycha. Ja nigdy bym nie powiedział, że mógłbym być do Ciebie podobny, ale to Ty mówisz. Ja, uczyń mnie świętym. Uczyń mnie, daj mi moc do życia z Tobą. I później zobaczcie, nie wystarczy posiąść tylko tą boską naturę. Później jest cały czas proces tego uczenia się pokory, wzrastania w miłości, ugruntowania w tej miłości. Staje się sługą. Kto jest największy w Królestwie Bożym?
najmniejszy, on jest największy w Królestwie Bożym. Jezus powiedział, że zobaczcie, ja Pan wasz i Zbawiciel, ale nie przyszedłem panować, ale przyszedłem co? Służyć. I to, co Szymon powiedziałeś o tych guru, o tych maczach, o tych wszystkich religiach, które panują nad plebsem, czyli nad ciemnotą, bo czyż to są parafianie z łaciny, to są ciemniaki. Gdybyście zdarzycie do komputera, parafianin jest ciemniakiem. Jak ja się to o tym dowiedziałem, szok przeżyłem. Jak to? No ale tak było w średniowieczu. Utrzymywano w ciemności, oddalano od Biblii, żeby nie czytano Biblii, żeby nie poznać prawdy. Ale jeśli jesteś sługą Jezusa, to masz służyć, masz usługiwać i nigdy nie będziesz bezczynny, jeśli Bóg napełnił cię miłością, będziesz szukał Bożej woli. Zobaczcie, On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych do dzieła obdarowywania i tak dalej, i tak dalej. Do budowania ciała Jezusa. Pamiętam, kiedy ja się nawróciłem. Ja nie dawałem Bogu spokoju. Mówię, Boże, gdzie ja mam Tobie służyć? Jak chcę służyć, pokaż mi, gdzie ja mam Tobie służyć. Tydzień czasu wołałem. I Bóg dał mi sen, że głoszę w więzieniu, że cała sala jest w więzieniu, słuchają. Wiecie, ja się obudziłem, ten sen był tak realny. Ja nie wiedziałem, że to Bóg do mnie powiedział, że to odpowiedział. Bóg musiał jeszcze raz do mnie przemówić. Wiecie, w październikową noc, niedzielę, bo tak deżylał, a to było otwarcie społeczności kaplicy w Oświęcimiu oficjalne. Przyjeżdża brat w połowie nabożeństwa i mówi, jesteś. A patrzę na niego, no jestem. Specjalnie dla ciebie przyjechałem. Dla mnie? Tak. Przyjechałem ci powiedzieć, że masz iść do zakładu karnego, głosić Ewangelię. Ja myślałem, że wyskoczę z tej ławki tam. I chwała Jezusowi, krzyczałem. Pastor patrzy, co się tam dzieje. A ja krzyczałem, bo to była odpowiedź. Bóg dał mi poręczenie. Ale wiecie co? Kiedy pastor i pastorowa zaprosili mnie na obiad, ja miałem bardzo dobre z nimi relacje i powiedziałem im to, pastor się cieszył, a pastorowa mówi, no dobrze Stasiu, ale to ci powiedział brat, który ci głosił w więzieniu, ty go znasz. Niech ci powie brat czy siostra, którego nie znasz. Byłem oburzony. Jak to? Ja wiem, że to od Boga, a tu mi... Ale ona mi podała przykład Gedeona. Byłem cały czas na nią tak zły. Przyjechałem do domu i powiedziałem Bogu, Panie, ty słyszałeś, co powiedziała pastorowa. Jestem zły, ale to potwierdź mi przez brata czy siostrę, którą nie zna. Ale niech się dzieje twoja wola. Zawsze tak było. I wiecie, za 3 miesiące przyjeżdża pastor z Wisły, o którym nigdy nie słyszałem, on mnie nie znał, ani ja. I pyta się mojego pastora, czy jest tu zboże kołodziej. A on mówi, no jest, który to jest? No tam siedzi. Zawołaj go, bo mam dla niego słowo. I kiedy przyszedłem, pastor mnie zawołał, a on mówi, ty wiesz, że masz iść do zakładu karnego. I to było potwierdzenie. Duch Święty, masz. Zawsze, kiedy pytam o Bożą wolę, Bóg mi potwierdza. Zawsze. Ja nie tylko przyjmuję, nawet kiedy słyszę Boży głos. Teraz będąc w Bielsku, Bydgoszczy też usłyszałem. Ale czekam na potwierdzenie. Ja zawsze błagam Boga, żeby mi dał potwierdzenie, bo to jest Boża wola. Kiedy jesteś w Bożej woli, to Bóg cię zabezpieczy, On cię przemienia, On cię zaopatruje. Kiedy jesteś gdzie? W Bożej woli. Ci, którzy pełnią Bożą wolę, trwają na wieki. Dlatego to jest ważne. My nie jesteśmy powołani do kościelnictwa, że przychodzi tylko fajna zgromadzenka. Jeżeli nie masz relacji z Jezusem na co dzień, to ani nie będziesz wiedział, kiedy twoje serce będzie odchodzić od Boga. Będziesz mówił, Panie, Panie, a serce będzie daleko. Jak stali się obłudnikami faryzeusze? Przecież to byli kapłani, to był lud Boży wybrany. I przecież Izrael oczekiwał Mesjasza, czy nie? To głosiły obietnice, prorocy. A ilu go poznało w Izraelu? Niewielu. Część Izraela. Nie możemy powiedzieć, że cały Izrael go odrzucił. To by było kłamstwo. Wszyscy apostołowie, to są uczniowie, to są Hebrajczycy. Oni nam przynieśli Ewangelię, a Paweł. Ale tym, którzy go przyjęli, czyli przyjęli jego moc i miłość i zdrowe myślenie, dał prawo stać się dziećmi Bożym i moc. Widzicie? A tamci co? Zatwardzili serca.
I to jest dla mnie ostrzeżenie, że ja jestem odpowiedzialny za to, żeby trwać w Jezusie, mieć z Nim relacje. Dzisiaj odrzucam telewizję, odrzucam wszystko, co na mnie śmieci. Błogosławię, że ja nie mówię, że potępiam, że jak ogląda. Jak masz dobry rozsądek, to nie będziesz siedział cały czas przed komputerem i ty, ale będziesz spędzał czas. Ja chcę spędzać z Nim czas, bo Go kocham, bo chcę z Nim spędzać czas. Jeśli kogoś kochasz, to chcesz z Nim przebywać. Amen? Bóg oczekuje, że odwzajemnimy Mu swoją miłość. To nie jest zabawa. My oczekujemy przyjścia Jezusa. On przyjdzie do tych, którzy Go oczekują, którzy mają Jego miłość. Amen? Amen. I teraz zbliża się święta. Bracia i siostry, mówię do siebie i do was. Niech te święta nie będą jakoś kolejnym rytuałem, ale obchodźmy święta radośnie. Urodziny Jezusa. Urodziny Jezusa. Około 2000, nie wiemy dokładnej daty, ale On niedługo powróci. Amen? Amen. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.